Europejskich Technokratów. Cześć, witam Was serdecznie. Pierwsze pytanie dla naszego dzisiejszego gościa będzie oczywiście ode mnie, a w zasadzie dwa pytania. Pierwsze będzie dotyczyć Polskiego Ładu, a konkretnie fragmentu o systemie ochrony zdrowia, bowiem Polski Ład zakłada ambitne plany w tym zakresie, czyli do 2023 roku podniesienie wydatków na służbę zdrowia do 6% polskiego PKB, a do 2027 roku bodajże docelowo 7% PKB. I o to pytanie będzie dotyczyć tego, czy uważa pan, że te pieniądze realnie coś zmienią, czy tak naprawdę potrzeba tu innych zmian systemowych. A drugie pytanie będzie dotyczyć pańskich wyborów politycznych, ponieważ nie jest już pan członkiem Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a tworzy pan koło poselskie Polskie Sprawy z posłem Pawłem Szramką i posłanką Agnieszką Ścigaj. Z czego wynikała ta decyzja i jakie stawiają sobie państwo cele w tej kadencji Sejmu? Tak, no dziękuję za pytania. Jeśli chodzi o Nowy Ład i program dla ochrony zdrowia, więc po jego realizacji nie zmieni się nic. Zmieni się tylko to, że wydamy pieniądze. To tak, no wydamy pieniądze, bo to jest przyjemne. Beneficjenci tych pieniędzy, niektóre tam szpitale, bo też wygląda na to, że cały system opieki zdrowotnej tworzy tylko szpitalnictwo. Nic bardziej błędnego. System opieki zdrowotnej, przede wszystkim świadczenia zdrowotne realizowane są przede wszystkim w lecznictwie ambulatoryjnym. Tam są miliony zdarzeń, a w szpitalach mamy bodajże chyba 700 czy 800 tysięcy hospitalizacji rocznie, a tam dziesiątki milionów. Szpital jest ostatnim etapem przesuwania pacjenta po systemie. Tam to najtrudniejsze rzeczy się wykonuje. Nie zawsze najtrudniejsze, no ale załóżmy te bardziej wysublimowane. Natomiast skupienie całego pomysłu na Nowym Ładzie wynika z tego, że w tej chwili w Ministerstwie Zdrowia rządzą technokraci. Oni w ogóle nie wiedzą, jak funkcjonuje system opieki zdrowotnej. No i co potrafią, no to wydać pieniądze. No trzeba rozbudować jakiś, wyremontować oddział, no to trzeba kupić jakiś aparat. No najlepszym przykładem, że nie w strukturze, czyli nie w tej materii jest główny problem ochrony zdrowia, to pokazuje no, pandemia. No cóż z tego, że mieliśmy szpitale tymczasowe, wielkie jak nie wiadomo co, to i kiedy one nie zadziałały, no cóż, kiedy nie było kadry, one zadziałały chyba w 30% i więcej się nie udało, a były potrzebne, bo one powinny były cały ten tłum pacjentów przyjąć, a szpitale zwykłe powinny leczyć tych dotychczasowych pacjentów, którzy nie przestali chorować. Więc nie wystarczy robić infrastruktury, co jest niestety bliskie takim tam nie medykom w tej chwili. Służba zdrowia nie musi medyk zarządzać, ale coś musi mieć jakieś pojęcie. Oni tam mają słabe i w związku z tym będą wydawać pieniądze na strukturę. No, za tym jeszcze idą, tam jest jeszcze drugie i trzecie dno, ale o nim to może później. Nic radosnego, to jest radosne wydawać cudze pieniądze, jakoś za Unii, to jest dużo, dużo beneficjentów takich pieniędzy. Nie tylko ten szpital, który to dostał, a ten, co remontuje, a tam jeszcze inne rzeczy. W każdym razie po wydaniu tych pieniędzy nie zmieni się nic, bo nie zmienią się mechanizmy funkcjonowania opieki zdrowotnej. Główny problem polskiej opieki zdrowotnej to, że on nie tworzy ona systemu. Czyli jak pacjent trafi do lekarza rodzinnego, to powinien być automatycznie przesuwany od ogniwa do ogniwa. Trzeba robić rentgen, no to lekarz umawia rentgen i pacjent idzie tam, z rentgenem wraca. Jeśli trzeba zrobić inne badanie, jeśli trzeba do innego specjalisty, w tym systemie on już jest przesuwany i nie musi sam myśleć. Pacjent, jak wyjdzie od lekarza rodzinnego, ma zlecenie, no proszę zrobić konsultację u neurologa, no to drapie się w głowie i myśli, no co tu, gdzie tu jest najbliższy neurolog, no trzeba załatwić, tam dzwoni, tam mówią, że kolejka. Teraz jak ominąć kolejkę? Czy ma pan kogoś znajomego? Dzwonią do mnie, do innych, może by ominąć tą kolejkę, bo się spieszy. Jak już będzie dalej do szpitala, ma się dostać, to znów cała, on sobie ma sam wyszukać ten,
ten szpital i ma, przecież on się na tym nie zna. Dlaczego on się ma znać na strukturze opieki zdrowotnej, a tutaj musi przechodzić przyspieszoną edukację. Więc to jest problem, że to nie trybi, to nie funkcjonuje. Wszystko mamy w Polsce, mamy prawie wszystko, co potrzeba, żeby wyleczyć prawie wszystkie schorzenia, ale to ze sobą nie współgra w odpowiedni sposób i to się załatwi bez problemu. Jedyny element, który tam w tym władzie jest zapowiedziany, czyli na przykład zniesienie limitów na porady specjalistyczne, no to może rzeczywiście ułatwić dostęp. Ale proszę zwrócić uwagę, na zniesienie limitu nie trzeba żadnych pieniędzy. Na to trzeba tylko decyzję. Ja ją taką decyzję podejmuję pan jutro i już jutro tych limitów nie ma. Czyli istotne rzeczy robi się bez pieniędzy. A takie mniej istotne, czyli zakup kolejnego urządzenia. Notabene, jeśli tam zapowiadają zakup tomografów, na przykład komputerowych, czy jeszcze inne aparatury, ta aparatura, która już jest, nie jest w pełni wykorzystywana, bo znów jakiś urzędnik sam limituje, ile mogą wykonać tych świadczeń, jak wykonają za dużo, to im nie zapłaci, więc starczy wykorzystać ten potencjał, który już w Polsce istnieje, techniczny, strukturalny. Ale to nie jest wykorzystywane, bo nie w tym rzecz. No rozgadałem się na ten temat, więc po tym nowym ładzie nic się nie zmieni, poza tym, że być może gdzieś tam jakiś oddział będzie lepiej wyremontowany. To jest jedno. Natomiast odnośnie drugiego pytania, tych wyborów, no proszę zwrócić uwagę, że jeśli pan przeglądnie niestety listę tych miejsc, gdzie byłem, to są wszystko, ja jestem urodzony prawicowiec, mój dziadek był monarchistą i tam też to zresztą nie jest wcale tak całkiem obojętne i jakoś tak rodzinnie jesteśmy uformowani pragmatycznie, konserwatywnie i wolnorynkowo. No i wszystkie te miejsca, gdzie bywałem, no przynajmniej na początek stwarzały wrażenie, że takie będą. Po czym zaczyna się rzeczywistość, i decyzje i człowiek wychodzi z osłupieniem, no patrzę przecież, a na przykład PiS w tej chwili to jest klasyczna partia socjalistyczna. Jaka tam prawica? Dlaczego Polacy to nazywają prawicą? Są socjaliści wierzący i niewierzący. To nie jest kryterium w tej chwili przecież prawicowości, czy ktoś tam z kościołem blisko, czy daleko. Sama ideologia, sama Kościół, nauka społeczna Kościoła jest właściwie lewicowa przecież, nie? Więc to są wszystko prawicowe ugrupowania, które szybko skręcały albo w środek, a potem w lewo. No i ja miałem problem, że jestem tutaj, że nie zgadza się z tym, co ja myślę. No i jak długo tam siedzieć? No teraz siedziałem dość długo, ale w końcu mówię, no trzeba urealnić i trzeba być uczciwym wobec siebie, no przede wszystkim. No nie mieszczę się. Dlatego tak było mało o mnie słychać, bo ja się nie odzywałem, wiedząc, że właściwie wszystko, co robi Zjednoczona Prawica, powinienem w zakresie ochrony zdrowia przynajmniej skrytykować. Jak jestem w tej grupie, no to co, krytykować? No przez długi czas się wstrzymywałem, dlatego niewiele mnie było widać. No teraz już powiedziałem, no koniec. Dziękuję bardzo za niezwykle.